Jakie przeszkody pojawią się na pierwszym torze eliminacyjnym na Ninja Warrior Polska? Cześć, to Jeżyro i Metody na Przeszkody. Zapraszam na odcinek, w którym podzielę się wynikami swojego, no w zasadzie wielomiesięcznego, czy może już nawet wieloletniego researchu na temat tego, jak to wszystko wygląda. Ponieważ z jednej strony jest to tajemnica, a z drugiej bardzo wyraźnie widać, jak się ogląda różne edycje, że po pierwsze to jest cały czas ten sam tor z lekkimi modyfikacjami, no i przede wszystkim układ przeszkód jest zunifikowany. Początek i koniec zawsze są bardzo podobne, zawsze jest krzywa ściana, zawsze jest jakiś swing, zawsze jest przeszkoda techniczna. Praktycznie stuprocentowo jest to, że będzie jakaś niestabilna przeszkoda na równowagę. No i tutaj właśnie zebrałem bardzo dużo przykładów przeszkód z każdej z tych grup. I tutaj będą właśnie moje typy, co się pojawi w tej drugiej edycji. Wiadomo, że ona będzie trudniejsza niż pierwsza. Tych przeszkód w każdym tak zwanym koszyku jest sporo, no i tu podam swoje typy. Ponieważ no bardzo, bardzo dużo oglądałem, robiłem dokładny research, no i teraz się właśnie podzielę wynikami tego researchu. Może komuś, zwłaszcza z debiutantów, się przyda. Zapraszam. Pierwsza przeszkoda to jest Grant McCartney, ją po prostu przelatuje, czyli takie trochę mniejsze platformy ustawione w rosnącej odległości i trochę pod górę. I to jest ta pierwsza przeszkoda, którą jestem praktycznie na 100% pewien, że ona będzie no właśnie w drugiej edycji Ninja Warrior. Tutaj widać takie przejście trochę spokojniejsze zawodnika z Węgier. Te odległości nie wydają się jakieś bardzo duże. Myślę, że dla większości nie powinien to być jakiś bardzo duży problem. W niektórych edycjach jeszcze po tym piątym dodawali linę i to już robi się trochę trudniejsze. Tu jest jeszcze alternatywa dla tej przeszkody, taki piston, stłoki. Myślę, że tutaj na przykład mogło być, nie być wolno dotykać rękami. No i kolejna przeszkoda, czyli slider lock grip. Czyli takie trzymanie się takiej grubej beli, jeszcze są dwa takie szarpnięcia. Generalnie sporo osób spadło na tej przeszkodzie, jest trudna, uważam, że bardzo prawdopodobna, że będzie. Następna, tak samo, rolling lock, staczamy się na takiej belce, trzeba tą siłę środkową wytrzymać, też typuję, że może być. I jeszcze taki dziwny tutaj wyjątek, rolling escargot, to jest Sasuke tego japońskiego pierwowzoru. Bardzo rzadko się to pojawiało za granicą, no tutaj raz widziałem, że w Szwajcarii było, myślę, że nie. No i co jeszcze, Big Dipper. Czyli też rodzaj slidera i przeskok na element, z którego trzeba zeskoczyć na materac. No i tu już trzeba umieć się rozhuśtywać na takim elemencie. Ta zawodniczka tutaj potrzebowała kilku rozhuśtań. Większość zawodników trzyma mieszanym chwytem ten drążek, który tam jest, no bo on się obraca. Modyfikacja, czyli to samo, ale na jakimś innym elemencie. Tak samo. Kolejne przeszkody to równowaga. Na bank będzie, tu jest Bridge of Blades. Bridge of Blades, taka jedna z ikonicznych przeszkód Ninja Warrior, typuje, że jest spora szansa, że się pojawi. Generalnie pokonywana na szybkość lub tutaj jest bardzo, bardzo niesamowita technika, jak gościu do niej podszedł. No właśnie, zazwyczaj się je pokonuje na pełnej prędkości, a on no, wziął to, zrobił bardzo technicznie i bardzo na spokojnie, ze stuprocentową pewnością. No bardzo mi się podobała ta technika przejścia Bridge of Blades. No innych raczej się tak nie da. Floating Tiles było na Mistrzostwach Świata w Moskwie. Tutaj przeszkoda równoważniowa, no każdy, kto myślę, że bywał na OCR-ach, no nie powinien mieć tu większych problemów, taka trochę jak ta równoważnia na Barbarian Race. No i zawodniczka też bez problemu sobie poradziła. Jest log run, czyli taki broken bridge to jest. No tutaj są ruchome elementy, to już trzeba szybko. Razor's Edge to kolejny mój typ, który uważam, że bardzo jest duża szansa, że będzie. One są lekko pod kątem, więc też tilting table, taki obracający się stół, też na pełnej prędkości. Logran. Kręcą się te rury, przebiega się po nich, tutaj widać, że ten zawodnik miał problem, ale wyratował się. Kule, raczej nie będzie powtórki, kwestia tego, że mogą być na różnych wysokościach. No i skok z siatki. Czwarta przeszkoda, skok na siatkę. No wiadomo, że pewnie nie będzie to trampolina i jakiś element, tylko właśnie coś trudniejszego, z czego się będzie przechodziło na tą siatkę. Czyli tak jak na przykład tutaj jest szereg bungee, trzeba przejść te bungee, rozhuśtać się i dopiero na tą siatkę, która też, no ja ją zlekceważyłem w zeszłym roku i właśnie na niej odpadłem, dotykając delikatnie spodenkami wody. Wbrew pozorom, trudny element, dziewczyny jak mają na przykład koński ogon, no to może być problem jak dotkną. Kolejna wariacja czwartej przeszkody, czyli no właśnie utrudnienie przed dojściem na siatkę, kołkownica. Tutaj przyspieszyłem, no zawodnik dość długo właśnie z tą kołkownicą walczył. I oprócz tej kołkownicy jeszcze potem było nunchako, z którego trzeba było się bujnąć na tą siatkę i dopiero ją pokonać. Czyli tak właśnie wygląda to utrudnienie. W zeszłym roku był skok trampoliny, jedno rozhuśtanie i siatka, a tu już jest bardziej wymagający element na czwartej przeszkodzie. Albo taki, tik-tak. Czyli z tego tik-taka dużego wahadła trzeba skoczyć na tą siatkę. No ten od razu skoczył na materac, ale to był parkurowiec. Tutaj
trampolina, trapez i właśnie ponownie ten TikTok, który też myślę, że będzie prawdopodobny właśnie w tej edycji, drugiej edycji Ninja Warrior Polska. To jest troszeczkę inna rzecz, no tutaj trzeba wyczuć ten moment, kiedy zeskoczyć, bo jeśli zawodnik za późno zeskoczy, kiedy to wahadło zaczyna wracać, no to wtedy nie doskoczy do materaca. Tu jeszcze takie dwa monkey bary, no i ponownie ten TikTok i Grant McCartney, który tam w Ninja Warrior Germany był jako tester i pokazywał ludziom, jak szybko można to i sprawnie przejść. Tu jeszcze sobie zrobił. Kolejna wariacja przeszkody, tak zwany big swing, czyli mamy trampolinę i zeskoczenie na jakiś bujający się element o dużym promieniu, no i właśnie przeskakiwanie, tak jak tutaj, to bow ties. I mamy piąta przeszkoda, przedostatnia na torze eliminacyjnym, czyli siłowo-techniczna. No i tutaj swinging spikes, czyli po prostu nunchaka. Myślę, że to jest bardzo, bardzo możliwe, że właśnie ta przeszkoda będzie jedną z opcji w danym odcinku eliminacyjnym. No i nunchaka, czyli coś, co znamy z OCR-ów, tylko co jest tutaj w tych nunchakach? Przede wszystkim one idą po krzywym torze, to nie jest linia. Różnie się bujają, niektóre na boki, niektóre tylko przód tyłu, a jeszcze inne się kręcą, więc to wybija z rytmu, one przez to są właśnie trudniejsze. Rosną też odległości czasami, są trzy sekcje i w każdej następnej te odległości między tymi nunchakami rosną, więc to są tego typu utrudnienia na tej piątej przeszkodzie. No utrudnieniem też jest to, że no mogło być coś trudnego wcześniej, czyli na przykład ta siatka z kołkownicą, już jesteśmy zmęczeni. Tutaj jest kule, czyli alternatywa dla piątej przeszkody. Jak były nunchaka, to myślę, że w tym samym odcinku pojawiły się właśnie te kule. Globe Grasper to się nazywa po angielsku. I tutaj widać, że po pierwsze idzie góra-dół, no i rosną też odległości między tymi kulami. Te dwie ostatnie są znacznie dalej niż te środkowe, a zwłaszcza pierwsze. No i tutaj ten zawodnik też chwilę się zawahał, żeby tą sekcję przejść. I to jest ta przedostatnia, piąta przeszkoda. Tutaj jeszcze ostatni swing już przeszedł. Kolejna wersja, czyli floating stairs, takie schody, wariacja stairs to heaven, na niektórych imprezach hotelowych się to pojawia. Chwyt krawędzi trzeba tutaj mieć opanowany, bo no nie da się tego objąć palcami, no i trzeba. Różne są techniki, to każdy sobie tutaj jak dojdzie, to sobie myślę, że poradzi. No i co? I tutaj mamy dwie sekcje, góra-dół, w niektórych odcinkach jeszcze się pojawiało także, były trzy takie sekcje ze zmiennymi odległościami między tymi stopniami i tak dalej, i tak dalej. Wariacją jeszcze tutaj są Devil's Steps, czyli te diabelskie schody, jakby ktoś chciał sobie poszukać, no to znajdzie. No i właśnie tutaj mamy jeszcze tą kolejną wersję z trzema sekcjami tych schodów i to jest ten zawodnik, który przechodził wcześniej kołkownicę na czwartej przeszkodzie, czyli przed siatką była kołkownica, dość wymagająca, potem siatka i teraz znowu taka siłowa przeszkoda kolejna, czyli mamy dużo trudniejsze kombo niż było to w edycji pierwszej. Więc tak właśnie wyglądają te utrudnienia, on tutaj spadł. Kolejna wersja, monkey bar, taki jednostronny monkey bar na Ramagedonie, coś takiego jest. No i tylko odległości tu są większe, no i przejście na kołkownicę. I kołkownica to jest taki kolejny mój typ, że jestem prawie pewien, że właśnie kołkownica się pojawi albo taka sztywna jak tutaj, albo zawieszona i taka swingująca, bujana kołkownica. Armclock to jest, nawet ospro to jest ta przeszkoda, takie przestawianie rączek na zawiasach, no trzeba się wyciągnąć i tą wolną ręką odciążoną to przekładać. No i tutaj jest to też typ mój na piątą przeszkodę. Myślę, że jest spora szansa, że to się może pojawić no właśnie w drugiej edycji Ninja Warrior. Chwilę trwa przejście, w zależności co było wcześniej, no też może to już być bardzo wymagające. Dużo bardziej niż wszystko to, co było właśnie w zeszłym roku. Flywheels, no to jeżeli ktoś umie przelatywanie, to bez problemu sobie z tą przeszkodą poradzi, bo to jest swing w przód, trzeba to umieć. No bardzo dobrze się trzyma tego koła, ja w zeszłym roku byłem na tym etapie, gdzie mogłem dotknąć tego koła. Świetnie się to trzymało, bardzo przyczepne, że tam nie miałem problemu i myślę, że fajna, bardzo fajna przeszkoda. Tutaj takie trochę kołowroty jak na Barbarianie, no to myślę, że jak ktoś trenuje OCR-y, to z przyjemnością i z fanem by to przeszedł. Trochę trudniejsza przeszkoda, piąta, I-beam cross. To się nazywało, to też chwyt krawędziowy jest bardzo, bardzo przydatny. Dość długa sekcja, no i ten najtrudniejszy moment, ten uskok, fragment pionowy. No jak tak oglądałem te wszystkie relacje, które widziałem, to ci zawodnicy, którzy przeszli ten fragment, tak jak właśnie tutaj ta dziewczyna, no to już dochodzili do końca tej przeszkody. Ice Cubes, Grant McCartney ponownie tutaj to pokazuje, jak to przechodzi bez żadnego problemu. Takie też na chwyt
krawędziowy, no i nogami można sobie tutaj pomagać, takie dwie kostki do przejścia. No i koniec, koniec, na końcu zawsze jest krzywa ściana, także życzę każdemu, kto się zakwalifikował do drugiej edycji, żeby właśnie do tego miejsca dotarł i nacisnął ten guzik. No to podejrzewam, że musi być niezwykłe. Mam nadzieję, że kiedyś też będzie mi dane. W zeszłym roku no niewiele brakowało, no ale właśnie ta siatka, no i nie doszedłem do ściany, zobaczymy, zobaczymy. Bardzo bym chciał wystąpić jeszcze raz w tym programie, no i właśnie dojść do tej ściany, wcisnąć ten bazer, bo myślę, że to jest coś takiego, co warto by było przeżyć, bo emocje mogą być niezwykłe. No także tyle było mojego typowania, jeżeli chodzi o tor eliminacyjny. Zrobię jeszcze jeden odcinek, w którym będę typować przeszkody na ten półfinałowy, czyli rozbudowany eliminacyjny plus 3 przeszkody. No i tak pokrótce stage 2, 1, 2 and 3, czyli te już finałowe etapy. Ale generalnie kto tam dojdzie, to już będzie wiedział, co robić. Ale tak dla zasady jeszcze sobie tam potypuję. O i oczywiście na końcu będzie lina. No i też życzę sobie, żeby ktoś do niej doszedł. No kto w tym roku? Ja stawiam, że oczywiście Kuba Zawistowski, Robert Bandosz, może Awokasza, myślę, że Ninja Witcher, Paweł Murawski też tutaj jest takim moim typem. No, na kogoś to może bardzo daleko dojść. Także powodzenia dla wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku typowania przeszkód na Ninja Warrior 2.